Był wieczór. Wanda uczyła się z Natalią w salonie, gdy usłyszały pukanie do drzwi. Wanda otworzyła je i do domu wkroczył oficer w niemieckim mundurze. Po chwili dołączył do niego i drugi. Po krótkiej, pełnej zastraszeń rozmowie wyprowadzili ją z domu, zabierając na przesłuchanie pod zarzutem udziału w konspiracji. Wanda wraz z koleżankami osadzona została w więzieniu na Zamku Lubelskim, gdzie każda przeszła brutalne śledztwo. Pomimo tortur nie zdradziła żadnych informacji. Po 7 miesiącach przewieziona została do obozu koncentracyjnego Ravensbrück, gdzie stała się ofiarą eksperymentów medycznych.